Kilka miesięcy przed najbardziej krwawą rzezią II wojny światowej na Pacyfiku, 8 sierpnia 1944 roku z portu w Okinawie wyrusza statek mający na pokładzie ponad 1700 japońskich uczniów i ich szkolnych opiekunów. Dwa tygodnie później amerykańska łódź podwodna USS Baufin zatapia Tsushima Maru, co skutkuje śmiercią 1534 pasażerów, w większości dzieci. Ocalałym zostaje wydane polecenie, by wysłać kartki do domów z zapewnieniami o bezpiecznym dotarciu do Nagasaki. Dekadę później Nagisa Oshima, reżyser m.in. w Imperium Zmysłów, uwiecznia na taśmie pogrążonych w żałobie rodziców, rozdzieranych świadomością tego, jaki los spotkał ich dzieci. Wspomnienia palą i zostawiają ślad niczym rozżarzone do czerwoności żelazo. W 1997 roku Intel dodaje do procesora 4 bity, co umożliwia obsługę 64 GB pamięci. Niewiele więcej niż obecnie potrzebuje gra Cyberpunk 2077 i dwa razy mniej niż wymaga Red Dead Redemption 2. To właśnie na bazie homonimów i oksymoronów pamięci Chris Marker buduje Level 5, eksperymentalny film otchłań. W kinie Markera, by dostać się do prawdy, należy wpierw przejść przez fałsz. Narracje snute przez reżysera bez słońca zostają przepuszczone przez soczewki subiektywizmu i ulegają załamaniu się. Francuz uwielbia ukrywać się za pośrednikami, korzystać z cudzych ust i odbierać historię wypożyczonymi parami uszu i oczu adresatów trzecioosobowych. Poziom piąty to poddające czujność widza próbie dzieło z pogranicza fabuły, dokumentu, reportażu, a nawet wideoeseju, zakorzeniony głęboko w 90-sowej technologii informatycznej, a także w fantazjach na jej temat, paradokumentalny dziennik Laury to pierwsza z licznych warstw antynomii. Wcielająca się w rolę programistki aktorka Katrin Belkodzia kieruje na siebie kamerę i podąża za kodem gry komputerowej traktującej właśnie o operacji w Okinawie, który zostawił po sobie jej zmarły ukochany. Nieskończoność możliwości, jakie oferuje nowe medium, okazja do zmiany historii lub jej powtórzenia, kłóci się z ograniczeniami kompilatora, zamkniętym zbiorem reguł logicznych i samą niemożnością osobistego spotkania z utraconą miłością. Istotą filmu Markera jest podążanie po śladach analogowych i cyfrowych, bez względu na to, dokąd nas zaprowadzą. To nie pierwszy raz, gdy francuski reżyser wykorzystuje każdą porowatość w powierzchniach historii, by zaczepić się o nią, odbić i rozpocząć nową dygresję. Twórca daleko od Wietnamu dostrzega w wydarzeniach, świadczących o nich obiektach i samych obrazach symulakry wspomnień ściśle związanych bądź odbiegających od czegoś, co można by nazwać wiodącym tematem filmowego eseju. To kino synaptyczne, którego kwintesencją jest sam przeskok w znanym lub innym, dowolnym kierunku. Mnogość wątków w piątym poziomie wynika z szerokiego wachlarza interdyscyplinarnych zainteresowań autora filaru. Marker był potencjalnie tą osobą, która byłaby w stanie zawstydzić swoją wiedzą studentów antropologii i informatyki stosowanej. Na przekór piwniczakowemu archetypowi ograniczonego w swych horyzontach programisty i w kontrze do zadufanego w sobie humanistycznego buca, Bush Villeneuve, oprócz kręcenia filmów, studiował filozofię pod okiem Sartra, działał jako publicysta polityczny, dziennikarz muzyczny, by pod koniec milenium tworzyć własne strony www i przeprowadzać eksperymenty eksploracji pamięci na Apple'owskim Macintoshu. Erudycję i umiejętność holistycznego patrzenia na świat autora bez słońca najlepiej skwitował André Bazin, określając kino Markera sfilmowaną inteligencją. Nie sposób przejść obojętnie obok jakiegokolwiek wątku podejmowanego w poziomie piątym. Trudniej już zostać z nim na dłużej, bowiem Marker przypomina dziecko na dziale z zabawkami w smyku. Choć co sekundę znajduje nowy, mroczny przedmiot pożądania, każdemu poświęca się z jednakową pasją. Twórcza dociekliwość stoi w kontrze do utartego dzień dobry TVN-owskiego jojczenia: "Ech, te gry komputerowe to tylko powodują przemoc." Francuz sięga do początków filmowej gry, u której fundamentów leży przecież najbardziej krwawa operacja USA na Pacyfiku podczas II wojny światowej, a za nią jeszcze bardziej okrutny szereg masowych samobójstw całych japońskich rodzin, byleby nie zginąć z ręki wroga. Marker nie kończy śledztwa zadowalając się łatwą odpowiedzią w postaci nacjonalistycznych, ideologicznych pobudek,
i otwiera dyskurs o samej mocy kreowania rzeczywistości przez tradycyjne lub te współczesne media masowego przekazu. W zeznaniach ocalałych z Okinawy jeden świadek wprost mówi, że motywacje niektórych samobójstw były spowodowane strachem przed tym, do czego zdolni są Amerykanie, lękiem ugruntowanym na podstawie wizerunku żołnierzy z propagandowych filmów wojennych USA. Ale francuski artysta idzie o krok dalej i w metaoskarżeniu podważa wiarygodność obrazów, z których sam lepi historię. W poruszającym, udokumentowanym akcie samobójstwa jednej z Japonek, rzucającej się ze skały w przepaść, Marker zatrzymuje się na stopkratce, w której tuż przed skokiem kobieta zauważa obiektyw i wbija weń wzrok. W dywagacjach na temat wojny, w poziomie 5, samemu obiektywowi zostaje nadana rola niewidzialnego karabinu, ukrytego gdzieś w czwartej ścianie, którego sama obecność w jakiś sposób determinuje wyroki tego, co nazywamy rzeczywistością. Kontynuując degradację obiektywnej prawdy, reżyser Saint-Soleil w swej, może odrobinę fanfikowskiej, lecz z dzisiejszej perspektywy proroczej, wizji internetowego komunikatora AUL stawia pod znakiem zapytania wiarygodność samej, pozornie bezpośredniej rozmowy. W markerowskiej wizji gadu-gadu, ukryte za zero-jedynkowymi ciągami komunikaty, choć anonimowe, zasilają kolektywne repozytorium pamięci, tej wirtualnej i człowieczej. Poziom 5 to niechronologiczny dryf przez liminalną przestrzeń między linijkami kodu, ekranami komputerów, klatkami starych taśm filmowych. Miejsce, w którym to, co jawi nam się jako prawda, nie gwarantuje wyjaśnienia, ale jest jedynym, na czym można się oprzeć. Wobec kwantowych przeskoków świadomości, nowych bodźców, dygresji i historii, pytania to najlepsze, co możemy ze sobą zabrać.